Wszystko jest przygotowane, by dziś zająć się speedrunem. To prawdziwy test dla fachu. W lochach głodu, w lochach strachu. Szołem ludziska? Z tej strony Staszek, a my gramy dalej. Fear and Hunger. Można powiedzieć wręcz, że Fear and Hunger and Lama. Jezus, e, więc jak widzicie, jestem w środku przebiegu. Po nie wiem, 10-15 minutach zauważyłem, że nie włączyłem nagrywania. Ja nie wiem, byłem tak podekscytowany, chyba jeszcze choroba wychodząca ze mnie. Przyćmia, przy, przy, przyćmiewa mi umysł. Byłem tak, tak skompresowany na tym, co mam zrobić, co mam powiedzieć wam dzisiaj. Mm, jeśli chodzi o nasz przebieg i o tym, że zaczynamy od nowa i robimy speedrun. Że zapomniałem włączyć nagrywania i jestem już tu biegający i podekscytowany tym, co się udało poznajdywać, a czego się nie udało poznajdywać. Jap, yep, nie włączyłem nagrywania. Więc w skrócie, szanowni państwo, lecimy speedrun od nowa. Nazwałem moją postać korlara, ma ten sam, ten, ten sam strach, jak widzicie. Mm. Ruszyłem szybko, żeby przede wszystkim znaleźć jak najszybciej jakiś empty scroll, bo bez niego nie będę w stanie odblokować sobie leg sweepa, a bez tego nie uda mi się szybko dostać do drzewa. Bez tego no, będę musiał zaczynać od nowa. Natomiast już trafiłem przez przypadek na jednego, na jednego strażnika, dlatego mam 56 zdrowia. Na szczęście przeżyłem tę walkę, bo tam chciałem zaeksperymentować, żeby za szybko go w głowę uderzyć, więc mnie swoją ding dingalinga zapierdzielił. I słuchajcie, takie mamy znaleziska. Pokazuję wam, co udało się pozna poznajdywać. Nie tak chciałam, żeby wyglądał ten przebieg, ale wybaczcie, no. Nie, nie cofnę tego, no, nie ma opcji. Nie będę zaczął też od nowa, bo właśnie podoba mi się, tutaj poznajdywaliśmy mimo wszystko. A może i tak będę musiał zacząć, więc no po prostu przyjmijcie, przyjmijcie teraz na klatę to, co tutaj chcę wam pokazać. Najważniejsze jest to, że mamy Purifying Talisman, żeby dostać się w razie czego do magii naszej. Mm, od razu <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz, dla mnie jeszcze raz powiem. Że e, <laughs> wybaczcie moje jeszcze gadanie, będzie trochę chrypnie, chrypienia. Jeszcze będzie gadanie przez nos, wychodzę z choroby, więc ja już się czuję dobrze ogólnie. Ale no niestety to, co musi ściec z zatok i z gardła, i z płuc, to musi się wykaspać, wy, wysmarkać. Więc wybaczcie. No ale no wiadomo, że trzeba robić, trzeba działać. I co jeszcze jest fajne, dwa razy boków firmy zdobyłem, zdobyłem nie dość, że monokul, który po, po, poprawia moją celność. To słuchajcie, zdobyłem również glasses. Zdobyłem jeszcze okulary, które jeszcze bardziej poprawiają moją celność. I to jest podobno bardzo z game changer, jeśli chodzi o nożyce. Pamiętacie, że jak ja tymi nożycami nie trafiałem poprzednio. Bo one mają tam podobno 50% trafienia. Jak jeszcze ty jesteś w strachu przed przeciwnikiem, to jeszcze masz chyba zmniejszone też celność, więc tak naprawdę eyeglasses poprawiają tę celność. No a teraz to jestem super celny, więc może nawet i te nożyce z okularami dawałyby mi wystarczającą celność, by zawsze trafiać. Nie wiem. Nie wiem, jakie to są przeliczniki, bo tego nie widać. Nie mam, nie mam bladego pojęcia, więc mam takie rzeczy na sobie. Więc moja celność jest bardzo, bardzo dobra, co mi się mega podoba. Jest monokol, więc pod tym kątem jest super. No, ale niestety zepsuł mi się shift albo coś, bo próbowałem wrzucać podwójnymi monetami i i shift mi nie pozwalał tego robić. Ostatnio pozwalał. Więc nie wiem, co się wydarzyło z shiftem, że już nie mogę, nie mogę już szukać nie mogę już wrzu rzucać dwoma monetami. Nie wiem, co się stało. Dlaczego tak to dzieje się? I jestem w tym momencie tutaj przy lochach. Zbadałem w dużej mierze pierwszą bibliotekę. Tam zbadałem wszystko w pierwszej bibliotece. Mm. Więc teraz próbuję odnaleźć się tutaj. Tak, tu jest lalka dla dziewczynki, ale to nie jest ten moment jeszcze na dziewczynkę. Tutaj może chodzić jakaś menda oczywiście. Standardowo, mamy L. tutaj mamy kolejne wejście. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie była druga biblioteka. Wydaje mi się, że ona była właśnie. Kurczę. No dobra, to jest teraz. Dobra, kojarzę. No, nie będziemy na razie tego sprawdzać, może, bo. Lucky coin, ok, dobra, może będziemy sprawdzać. Zawsze jest szansa, słuchajcie, żeby znaleźć jakąś monetę kolejną, która pomoże nam wyszukiwać, więc jednak sprawdzanie magazynów jest super, dobra. Ok, to jest też ważne, ale niekoniecznie ważne teraz. Próbuję sobie przypomnieć. Dobra, to wiem, że wszedłem nie w tym miejsce, w które powinienem, żeby szukać kolejnej biblioteki. Więc muszę sobie teraz stąd wyjść. To jest ważne, że pamiętanie o tych wszystkich... Dobra, nie zauważył mnie. Pamiętanie jest ważne, a szczególnie jak się ta gra trochę zmienia, to pamiętanie tych wszystkich przejść jest tym bardziej istotne. No właśnie, więc ja wiem, gdzie jest empty scroll. Wiem, że empty scroll... Tutaj chodzi ten koleś z... trudniejszy, trudniejszy jest teraz tutaj, ten ziom ułazi ten z garnkiem na głowie. E, empty Scroll jest do zdobycia, gdybym miał Steel. Gdy, gdybym miał soul, soul stone, gdybym jeszcze go zdobył, to jestem w stanie teraz już wejść i sobie odblokować Steel. Steel pozwoli mi ukraść od złotego przeciwnika Empty Scroll, bo z tego co pamiętam, to on go ma. Nie wiem, czy nie muszą tego zapisać gry przed walką z nim, żeby w razie czego być kryty. Więc nie mam Soulstone'a, z tego co kojarzę, jeszcze, więc będę musiał go zdobyć. Cholera, właśnie chciałem powiedzieć, żeby tylko nie spać tutaj. Dobra, to są kolejne minuty, które mi uciekają. Zastanawiam się, czy jestem w stanie sprawdzić w ogóle, jaki jest czas. Czy jestem w stanie sprawdzić, nie wychodząc do menu. Znaczy, tylko kiedy zapisuję grę, to chyba mogę zobaczyć, ile czasu minęło. I czy ten timer. Jeszcze jest git, czy nie jest git? Więc wybaczcie mi, kurczę, że to tak nie od początku. O, leather helmet, to się też przyda. Podobno czas zatrzymuje się tylko, kiedy jestem w menu i w walce, podobno też czas się zatrzymuje. Dobra, leather helmet też mi da trochę więcej. Ale w ogóle, nie wiem, ktoś z was pisał, że w ogóle statystyka obrony nie działa. W sensie, ona nie daje obrony. To po co jest statystyka obrony, skoro ma nie dawać obrony? Ktoś mógłby mi wyjaśnić ten... tę zależność? W każdym razie, teraz sobie przypomniałem, że tutaj... możemy sobie pójść tu i tutaj jest ta druga biblioteka. W tej części zamku. Mam nadzieję, że będą działały już rzuty monetą. Muszę szczerze powiedzieć, że nie wiem dlaczego nie działał. Dobra, to jest ten układ, który chyba znamy z, z poprzedniej, znaczy nie z tej poprzedniej mojej dwucienkowej rozgrywki, tylko z tej mm, rozgrywki, która była bardzo długa Enkim. Tylko tu muszę uważać, bo to może być właśnie on. Jeszcze mnie gonisz? Typ jeden. Tu też gdzieś się spadało na mordę. Dobra, ok, ale przynajmniej trafiłem do bibliotekę. Dobra. No to zobaczmy. Search. shifta trzymam. Heads. Dobra, teraz rzuca. Czemu wcześniej nie chciało z shiftem? No oczywiście, heads, więc mam dwa razy nic. Tak, używamy mockup book. Dobra. Yy, ani razu nie udało mi się wylosować monety. Fellowship. Dobra, to nie. Może jakiś zawsze poem na Love and Torment? Dobra, to też mnie nie interesuje. Interesują mnie empty scrolls. Czy jest? Penance Knights. Dobra, jeszcze raz heads, jest dwa razy i heads. Dobra, jest coś. Ancient book. Kurczę. Dobra, to jest Necronomicon. Jasne, coś tu wywoła, woła. Pamiętacie? Tak. Dobra. okej, okay. Tylko nadal po, 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 to jest pewien problem. Mamy Necronomicon. OK. To z nim moglibyśmy coś. Tylko jak nie wyjdzie potem test, jak dobrze pamiętam, to, to giniemy i nas to zabija. Więc trzeba uważać z tą książką. Natomiast jest problem. Słuchajcie, bo ja nie mam empty Scrolla. Chyba że jeszcze tutaj było coś. Stadis of Grogorod. No niestety. Czy gdzieś jest. Book Pages One. Czy gdzieś jest? Czy ktoś z Was kojarzy? W razie czego na przyszłość? Czy jest gdzieś. Gdzieś tutaj się spadało na mordę. Czy jest gdzieś. Gdzież Dobra, będę musiał z nim walczyć. Chyba. Dobra, przyjmę go na klatę. Eee, czy jest gdzieś gwarantowany. Gwarantowany, słuchajcie. No nie jaki mis. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jeszcze straciłem jeszcze krwawy, jeszcze nie mam ręki. Niewiarygodne to jest. Jakim cudem mis? Jakim cudem? Kiedy mamy jeszcze okulary? Czy to jest to wa drugi raz to Okej. Okay. I tak skończyła się Moja pierwsza próba speedrunowa. A, no dobra, nie skończyła się w pełni. Ale doskonale wiecie, że jednak się skończyła. Nawet nie mogę się ruszać, słuchaj. A mogę się ruszać, o dziwo. No, więc słuchajcie, tak oto kończymy. Pierwsze podejście. Czy gdzieś jest gwarantowany Empty scroll. No, tak jak mówię, Soulstone zabić przeciwnika jakiegoś prostego i zabrać mu. I zabrać mu, słuchajcie. Empty scroll, wtedy się da, dobra, no nie, nie ma sensu, nie ma sensu, słuchajcie, nie mam żadnego, znaczy dobra, mam zapis w sumie, na samym początku mam zapis, tak, więc to jest jakiś, tu title, dobra. Eee, continue, mam zapisane sam start, więc pytanie brzmi właśnie, ale czy, nie, bo to zawsze się losuje, dobra, za każdym razem, kiedy zapiszesz grę, bo tu już mam zapisaną, to sam start gry jest taki, że wszystko, co dotykasz się losuje od nowa, tak, pinecone i tak dalej, to wszystko się losuje. Tak, na bieżąco. To nie jest tak, że to jest przystos że to jest zapisane w CID-zie, co my tu zdobywamy. Ale przynajmniej wiemy, jaki tutaj jest rozkład. Więc słuchajcie, lecimy jeszcze raz. Lecimy jeszcze raz wspólnie do bibliotek, tak? Najważniejsze są biblioteki na start. To już przynajmniej jedyne, co jest plus, to to, że. litroglicyryna, że znam rozkład pomieszczeń. To jest, to jest plus. Więc w razie czego ten zapis już. Znaczy, to właśnie to, że pierwszy raz przebiegłem, to już wiem jaki jest rozkład tego wszystkiego, tak? Będzie mi tylko żal. Właśnie, tylko nie wiem, czy ja nie chcę odnowa, bo mam tę teratofobię. A teratofobia jest słabą, słabym, słuchajcie. Wiecie to no to jest właśnie największy, największy minus. Nie lubię teratofobii, bo większość tych przeciwników jest właśnie taka paskudna, a to zmniejsza moją celność. Ja nie wiem, czy nie chciałbym spowodować, żeby korlara miał coś innego, ale dobra. Przyjmuję na klatę, co mi gra losowała. I wydaje mi się, że skoro mając simitar, skoro mając bonus do celności, nie trafiłem. To znaczy, że strach przed danym przeciwnikiem musi jakoś. Tak. Musi jakoś wpływać na moją celność. O cholera. No to się robi świetnie, słuchajcie. Właśnie straciłem rękę. Okej. Okay. Kolejny mis. Nigdy nie miałem tyle misów, jak teraz mam. Znowu straciłem drugą rękę. A teraz tym. Teen... No świetnie. Okej. Okay. Słuchajcie, jeszcze szybciej przegrałem niż poprzednio. O, niby cały czas, aha. Ale coś mi się wydaje, że chyba się jednak nie ruszę. Tak jest, wszystko jest zimne, mokre i strasznie śmierdzi. Niezły początek. Nie mogę się ruszać. Przestań oddychać nie ma sensu. Słuchajcie. To było szybkie Także kiedykolwiek pomyślicie sobie Że na luzie Dacie radę Walczyć z przeciwnikiem, bo znacie jego ruchy To zawsze do tego dochodzi jeszcze RNG W postaci O, nie trafiłeś, jak mi przykro nie? Średnio, średnio, szanowni państwo bardzo, Czyli innymi słowy muszę Starać się i tak unikać Ataków Zapytacie mnie, kurczę, ale może nie powinienem sprawdzać wszystkich skrzynek po drodze? Powiem tak. Do tej pory myślałem, że to może rzeczywiście nie powinienem, ale wiem, że czasami tu znajdę coś takiego jak. Znajdę czasami coś takiego jak e, okulary, które zwiększają moją szansę na trafienie. Znajdę czasami po prostu lucky coina, który zwiększa moją szansę na rzucanie monetami podczas szukania książek. A ja potrzebuję Empty Scroll'a, wydaje mi się, że Empty Scroll'e są. Że empty scroll jakby są, jednak mimo wszystko. Mm, najczęściej pojawiają się w momencie, kiedy sprawdzasz monetą po raz drugi. Sprawdzasz, znaczy, no w tych książkach, kiedy trzeba rzucić monetą, tak? To jest chyba, kiedy jest sukces, to wtedy tylko jest szansa, wtedy na empty scroll, tak mi się wydaje. No i bardzo chciałem szybko tutaj się dostać. Teraz jestem. Mam tylko dwie na start. Dobra, moka bóg zawsze tutaj jest. Więc robimy search, heads. Dobra, teraz na szczęście rzuciło mi dwie monety. Świetnie. Poems of Love and Torment. I mamy tym razem spróbujemy Tales. Ciekawe, że mi nie działał wtedy ten shift. No nic. I no nie wierzę. Czy Wy widzicie? Czy, czy, czy Wy w ogóle? No widzicie, ale kuźwa jak to jest? Rzucam. <laughs> Rzucam, żeby zdobyć. pok, Rzucam. Nie, nie, jestem w stanie nawet słów, w słowa to już ułożyć. To jest, to jest niesamowite. Opium tak. Tam na razie Rotten Meat. No to jest niewiarygodne po prostu, co tu się dzieje. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, że tak jest. Wybieram Tails, wyrzucam dwa razy Heads. Wyb wybieram Heads, wyrzucam mi dwa razy Tails. Niewiarygodna sprawa. Dobra, no najważniejsze jest znaleźć jeszcze amulet. Też muszę dlatego sprawdzać skrzynki. Bo to mi w razie czego pozwoli zdobyć stila. Więc ja muszę mieć amulet razie czego. No tutaj innymi słowy, jeżeli chcemy robić speedrun, to ja czuję, że trzeba mieć trochę szczęścia. Tu trzeba mieć trochę szczęścia do znalezionych rzeczy. Przede wszystkim trzeba mieć szczęście do książek. A tutaj wiecie, że to jest kolejny ziomek. To są oba książki obok niego też. No właśnie, są książki. Więc. Musimy z nim zawalczyć i mieć nadzieję, że jednak uda się wygrać. Odcięte. Nie ma żadnych obrażeń. Więc jak nie trafiacie, no to... Wydaje mi się, że strach też zmniejsza szansę na trafienie. Eee. Okej. Okay. Czy, ja z... czy ja pomyliłem kolejność? Na początku powinienem odciąć drugą głowę? Błagam. Pozwól mi to wygrać. Ja pierdzielę. No, jeszcze to się da przeżyć. Teoretycznie. Teoretycznie. Ale tylko teoretycznie. Szanowni Państwo, to jest już trzecia porażka w tak szybkim tempie. <laughs> no nie miałem tyle porażek w szybkim tempie, no ale cóż. Słuchajcie, dobra, weź mi tutaj wyjdź stąd i zakończ swoje życie. Zresztą mogę go zakończyć w taki sposób. To title. Muszę chwilę odsapnąć, słuchajcie. 15 minut ja mam trzy śmierci? Trzy śmierci. A chyba będę chciał przelosować, żeby nie była teratofobia jednak. Chyba chcę czy coś innego niż teratofobię. I jedziemy, słuchajcie. Czy mamy teratofobię? Mamy erotofobię. No to już erotofobia, powiedzmy, znaczy. Obawiam się, że erotofobia. No to jest strach przed tam nagością. Pytanie brzmi, czy nadal ten główny strażnik nie będzie powodował we mnie efektów erotofobii? Coś mi się wydaje, że mógłby, bo w końcu jest nagi, ale mam wrażenie, że być może. Mam nadzieję, że erotofobia będzie odnosiła się jednak do kobiecych postaci. O, tak bym powiedział. Jeśli tak, to byłoby super. Czy nie byłbym wtedy w ten sposób smutny z tego powodu. Natomiast już taka czuję, że im dłużej, im więcej razy próbuję właśnie takich podejść, jak teraz widzicie, takich na szybko, to tym bardziej jakby ucierają mi się pewne schematy działania. I to też pozwala trochę bardziej ogarnąć, co jest najważniejsze, przynajmniej na początku gry. Jak już się to tyle razy masakruje, tyle razy próbuje. Więc już wiem, co muszę robić. Wiem, które rzeczy muszę sprawdzić. Narobimy no, z heads, no już, niech będzie. Dwa razy tails? Nie, no, ale druga moneta dała radę. Ancient book, aż cholera. Empty scroll. Dej mi empty scroll. Torn page? Co to jest torn page? Znaczy, wiem, co to znaczy po angielsku, ale. I co? Mamy dwa razy heads i to jest scroll of lockpicking. Jezu, ze wszystkich rzeczy w tym przebiegu dostałem Scroll of Lockpicking, a ja mam pod Otwieranie Zamków. Ancient Book, wiemy, Torn Page. To opowiada o Leży. czy myśmy to czytali? Wydaje mi się, że tak. Grow, grow, grow your horn. Tak, znamy to. Tak jest. To jest opowieść właśnie o tym... Tak, 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 znam to, bo kojarzę ten tekst. No dobra, słuchajcie, no wykorzystałem swoje monety, pieniądze. Ale muszę cały czas. O Jezus. Standing in the Shadow. O co mu chodziło z tą figure Standing in the Shadow? Mmm. run, W ogóle nie wziąłem. O cholera. Nie wziąłem. Jezu. Nie wziąłem escape planu. Chciałem zobaczyć, co jest to drugo... drugim wyborem. Tym drugim wyborem jest Shadowy figure. O co on to mówi o tym o tym ziomku? I się okazało, że dało mi 30 monet na start, więc to jest taka różnica. Na szczęście tu jest zielony... zielony herbuś, żeby sobie poradzić tutaj. No na razie biegnę do celu. Ale muszę sprawdzać, słuchajcie, beczki i skrzynki. Znaczy, beczka to zwykle jedzenie. Ale skrzynki warto sprawdzać, bo jest szansa, że no tam będzie na przykład Lucky Coin, a każdy laki Coin jest na wagę złota. Tu wcześniej go nie było. Ja skoro jestem obok, to już sprawdzę. Dobra. Chyba jedyne, coś, co jeszcze powinienem zrobić, to faktycznie szybko machnąć sobie to na zatrucia. Zanim zwolnimy... No, nie, zwolnię tempa, nie zwolnię tempa, dopóki Legarda nie ogarnę. No właśnie. I dopóki nie ogarniemy tego ziomka. No, dalej mam strach. Proszę bardzo, dalej. Czyli jednak przed nagimi częściami, również męskimi, jest strach. Niestety. Więc ciężko jest... Stinger is pulsating. No właśnie, ale chyba teraz trzeba mu odciąć drugą łapę w takim wypadku. <laughs> Przepraszam. I chyba teraz się odcinało Stingera. A może teraz już można było odciąć w głowę. Może to już był moment na cięcie w głowę. Za drugim razem. Może kolejność jednak złomam cały czas. O cholera. Ale on może dzięki temu teraz tylko Tackle. Ledwo żyje. A może się uda to przeżyć jedno. Jezu. Jakimś cudem jeszcze żyje. No tak. Znaczy tak. Też jest ważne to, że trafianie... Mhm. Mm Czwarty raz. Czwarty raz dadłem. Yy, ważne jest, moi drodzy, to, że... O Boże. Yy, trafienie w głowę jest naj, najmniej... Najmniejsza szansa na trafienie w głowę też, tak? Rozpoczynam swój kolejny przebieg. Tym razem Korlara jest nekrofobiczny. Czyli mam nadzieję, że nekrofobia to już jest coś, z czego nie będzie reagował na strażnika, mając ne nekrofobię, bo to będzie na... Coś związanego ze śmiercią, tak? Zobaczymy, na co będzie reagować strachem, ale... No... Najważniejsze jest to, żeby nie mieć strachu przed strażnikami, bo to jest najtrudniejszy przeciwnik na start, tak? Ale zacznę już troszeczkę ciąć, więc tylko w kluczowych miejscach będziemy się teraz... ...spotykać. Proszę bardzo! Dawno... O! Widzicie, ile razy nie mieliśmy tego... ...tutaj... tego rodzaju... ...przejścia? No to teraz go mamy, jest nawet zawalony od razu na wejście, o kurczę. Dwa razy zawalony. Ło! Trochę tu jedzenia, okej. Okay. To tu możemy się trochę... ...wspólnie poprzedostawać. Połazić trochę wspólnie, bo ja nie pamiętam co tutaj. Jaki to był układ? W czego będzie może tutaj odsmażyć sobie jakieś schabowe. No dobra, tego układu mało pamiętam. Dobrze, bo tu nie można byłoby przejść pewnie bez. To był strażnik. O to chyba w ogóle jest jeden z pierwszych. Przebiegów mój był właśnie przez taki układ. Jak mi się wydaje, ale jego najmniej pamiętam. Roaming Dart, dobra. Więc zobaczymy. Tinder boxes. Okej. Okay, to trochę inny. Nie wiem, czy nie będzie teraz gdzieś dziewczynka. A! Okej. Okay, to to jest układ z dziewczynką, ten. Dobra. O, dawno go nie widziałem. <laughs> Okej. Okay. O, o. A, dobra, to chodziło o to. Dobra, czyli tutaj mamy tego ziomeczka, ale tu możemy teraz sprawdzać, co uda nam się trafić. Więc jedziemy znowu z biblioteczkami. Scroll of Fencing. Okej. Okay. To nie jest empty scroll, niestety. No, oczywiście. Oczywiście. Nie mogę być inaczej, czy chciałem tu podejść, ale mnie zaatakował. No dobra, erotofobia. Yy, I. Mimo wszystko. C czekajcie, co ja mam? A, dobra, no tak, bo to jest nieumarły. No właśnie, dlatego nekrofobia jest przed nim, ok. A ja mam teraz escape plan, więc robimy skills i robimy run. Mam nadzieję, że się uda uciec. Nara. Ziomek. Znaczy, chciałam sprawdzić tę półkę, bo tam pewnie będzie mock book, Więc muszę jeszcze raz spróbować uciec. Może się uda. <laughs> Nie chcę z nim walczyć. mock book. No właśnie, dobra. To już wiemy, że będzie na wejściu. Typek. No dobrze, no dobrze. Taki jest start. Niestety nasz. Nie za dobry może znowu. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szukamy dalej. Zobaczmy, co jest tutaj. No, to jest inny układ, ale to są do książki. Creation of Life. Search. Niestety, będę brał Tails teraz, bo nie mam już monet. Muszę teraz liczyć na żarem się po części. Empty scroll. Empty scroll. Jeden empty scroll daje nam drogę otwartą do celu. Ojej, ja na pewno nie panam tych układów. To jest. Zaraz będzie ten. Sztrucel tutaj gdzieś. Here footsteps closing in. No właśnie. A, to jest Bakman. dobra. Okej. Okay. Dobra, daj mi spokój. Okej. Okay. Strażnik idzie. Dobra. No mówię, no akurat ten układ pomieszczeń najmniej znam. Najrzadziej z nim miałem do czynienia. A on się teraz wylosował. Tutaj. przy, przy, przy dobrym układzie strachu... Tak, czy fobii, którą ma nasz bohater? mi się przynajmniej wydaje. A, to znowu jest kibel. Tutaj mamy tego gościa, który też jest dla mnie tajemniczy, bo w sumie nic. Nic. Aha. Nic z tych, mam wrażenie, nie wyciągnąłem nigdy z tych. z tych ryjów tutaj. Nic ciekawego. Dobra, nie wiem, po co na razie. Dobra. Najważniejsze jest to, że jestem w bibliotece. No i cóż, jeżeli ja w tej bibliotece nic nie znajdę, to muszę znowu zaczynać od nowa, tak? No bo to jest. Recipes of the 50th, 50th century, niekoniecznie tej książki, co to? The book contains recipes of varied meat dishes. A może to jest coś, co się nie kupowało kiedyś w przyszłości? Okej. Okay. coś mi się wydaje, że. Meat pie and vegetable pie. Okej, okay, no to teraz mamy możliwość kraftowania, prawdopodobnie. O Boże. O! Jakimś cudem dostałem również sposób na. Ja zaraz, książkę o płodach dostałem? Ja o, tych, o te płody walczyłem tyle razy. Wydaje mi się, że ta książka to jest ta książka, którą kupowaliśmy za mnóstwo hajsu w, w pewnym miejscu w Mahawr. Powiedzcie mi, czy dobrze pamiętam. Czy to jest ta książka? Proszę bardzo, możemy sobie zrobić już coś pierwszego. A zróbmy sobie Bacon and Eggs. No właśnie, Black Vial, Blood Vial. Ale która książka mi to dała? Co, co mi to dało? To jest dobre pytanie. Chciałam ja jakieś książki. Mam. Dobra, Creation of Life. Ok, to jest to: Scroll of Fencing. Fencing and Fast Attacking. The Fellowship też mamy. Fellowship, Chapter 1, Chapter 2 znamy. A Creation of Life. Wystarczy mieć książkę, nie trzeba jej czytać, żeby dostawać bonusy. Dostawać crafty, Tak, no i tu mamy Nosramusa, który tutaj robił testy. No, i on właśnie odkrył różne możliwości. No to fajnie byłoby, gdyby na tej, w tym przebiegu móc. Tales, w tym przebiegu móc sobie. zdobyć ty Scrolla. Book of Enlightenment to jest zapis gry. To nie do końca to, co chciałem. Studies of Almer 1. Book of Fears. Ja tu sprawdziliśmy, tak? Obie tutaj sprawdziliśmy, tak? Nothing left. Nothing left. A czy coś jest right? Captain's Diary, one and small key, dobra. Tu żeśmy sprawdzali, nic. Dobra, tu zostało nam jeszcze w sumie dwa miejsca. Search, robimy Tales. A, jest Heads, więc niestety nic. Moka, book mamy, więc możemy to otworzyć. Tam dalej nie ma żadnego przecież. Hm. Poems of Love, Love and Torment, także nie ma nic. Zawsze mogę jeszcze liczyć na to, że uda mi się zdobyć Soulstone. <laughs> tu mnie będzie chciał atakować Ragnwald. A czy tu układ jest inny? Ten układ jest taki sam. Tutaj nigdy nie było żadnej biblioteki, dobrze pamiętam, prawda? To były króliczki i te inne sprawy. Pierdolety. To był ten goleś. Jakbyśmy tutaj otworzyli sobie przejście, to jedyne, co tutaj dostaniemy, to, to dojście do, do drzewa, które tam gdzieś może miało jakieś książki, ale to nie o to nam chodzi. Więc no, niestety, wychodzi na to, że. Wszystko, wszystko nas tutaj prowadzi do kolejnej porażki. Zostaw mnie. Lecę dalej. Patrzcie, zdobyłem przedmiot, którego wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie miałem Sorcerer's Stone. A on daje, on regeneruje umysł podczas walk. Nie pamiętam, no czy mogłem go mieć, tak, ale jakby nie kojarzę go. Więc ciekawostka jest taka, że właśnie coś takiego tutaj, coś takiego tutaj znalazłem. Wolę się w to na przykład ubezpieczyć, na razie ubrać, żeby było. No, słuchajcie, nigdzie nie ma żadnego Soulstone'a, a tym bardziej nigdzie nie mogę znaleźć Empty Scroll'a. Więc dalej szukam. Tu mamy na przykład jeszcze skrzynie. Jeszcze pamiętam, że w skrzyniach można spróbować znaleźć Soulstone'a przede wszystkim. Ale trzeba mieć znowu szczęście na żółty. Tak? No i zobaczmy. Jest! Ok. Dobra. <laughs> się ucieszyłem bardziej niż się spodziewałem, że się ucieszę. Ok. To jest już. Powiedzmy, że to jest krok do przodu, ale jest jeszcze jeden problem. Nie mam, szanowni państwo, amuletu. Nie mogę zrzucić w tym momencie. Jeśli widzę, nie mam amuletu. Nie mogę zrzucić z, z, zaklęcia, złego zaklęcia. Nie mogę zbić. Do tego jeszcze muszę pokonać jakiegoś przeciwnika, żeby z tą naładować, dostać styl. Styli w walce z Shakespeare'em, powtarzam raz jeszcze, Dami empty scroll. Łatwiej byłoby zdobyć empty scrolla, więc Słuchajcie, no to jest gotowe Ale nadal uważam, że jednak Powinienem postarać się przynajmniej jeszcze Jeszcze może odblokować Jeszcze poszukać Może jeszcze uda się znaleźć W tych wszystkich tutaj rzeczach, przede wszystkim O, nie wiem czy mam jakąś eksplozję Czy nie mam Ale empty scrolla, bo to byłoby wiecie, najmniej e, Mnie, znaczy najprostsze Empty scroll, masz Ciach. Pod mordę, yy, robisz leg Sweep i, i zba metanę Tutaj natomiast trzeba trochę naokoło pójść. No i zobaczymy teraz tutaj Tails. I zobaczmy. Jest Tails, a w środku. Drugi Sorcerer's stone. No jak, jak na złość, teraz mam drugi. Ale to dobrze, no to znaczy teoretycznie to jest przedmiot, który regeneruje umysł. Nie jest najgorzej, tak? Tylko na początku jeszcze, jeszcze trzeba to przeżyć. Tu można spaść na mordę, jak dobrze wiecie, ale na szczęście nie spadłem. A oh, kurka, no widzicie, no nie mam amuletu, więc będę szukał jeszcze, przeglądał te wszystkie miejsca i szukał przede wszystkim, może mi się poszczęści i nie wpadnę na jakieś pułapki, bo szybko biegnę, ale ani na wroga żadnego, może jeszcze znajdę, słuchajcie, Shark Thief, nie kojarzę tego, amulet, będę miał amulet, o, świetnie, Spider Shield, Bones, Jezus, no właśnie, tak czułem, że gdzieś tutaj musi być i to jest jeszcze ten zakuty web. Jeszcze ten trudniejszy przeciwnik. A tu jest jeszcze jeden. Aj, 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 Dobra. Tu używamy skill'a mimo wszystko run. Nie chcę tutaj kusić losu. Dało się. Przebiegam obok niego. Go. Jeszcze raz skill's run. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co było tam na dole? Ciężko powiedzieć, czy tam było jakieś przejście? Sam tam polas nawet, gość. Tu jest jakieś przejście. Kurczę, nie pamiętam akurat tych układów. Widzę ten gwóźdź tylko. Smolki, ok, dobra, przechodzę. Jeszcze jeden gość. Dobra, tam był gość z tą. Faktycznie, tam był gość z kuszą. A, jestem głodny. Dobra, to zjemy sobie dosłownie cokolwiek, co mi od nasyci. Szczęście, jeszcze jestem sam. Nie ma problemów. Hood. A wiem, że tutaj był, tak? Strażnik, kądam gdzieś sobie. Kurna stoi, ale tutaj mogę jeszcze coś. O mam bear trap, w razie czego dried Meat. I to jest ten trudniejszy gość! Uciekaj! Dobra. Czy może dałoby się, wycieć jakiś smród tutaj zrobić na sobie? <laughs> Coś tam powodowało, że mogą mnie mniej zauważyć. właśnie chciałem się... Przy... Aha, dobra. To jest, jest, ta przekładnia, która teraz mi niepotrzebna jest. Nie chcę tego do dobra. No, no niestety, kolejne magazyny, słuchajcie... I to jest kolejne piętro, które przeszukam, naprawdę całe. I nie ma amuletu. Nie ma amuletu żadnego który pozwoliłby mi, kurczę, ogarnąć kuwetę, tak? Nie, nie ma żadnego amuletu. Jestem troszkę w, na razie w plecy, bo nawet soulstone się zdobyło. Nawet jestem w stanie jakiegoś prostego przeciwnika pokonać. Ale wiecie, czas, czas leci, tak? A le, najlepiej byłoby empty scrollem, bo inaczej, no mogę próbować przejść przez... Teoretycznie wciąż mogę próbować przejść przez drzewo, ale ja tam nie mam za bardzo poobczajanych, słuchajcie, ścieżek. Tu warto podejść, bo tu jest chyba... Klaki coin. Klaki coin zawsze może się przydać na jakąś... jakiś ważny rzut. Więc niech będzie. Nie wiem, czy tu zaraz nie będzie jeszcze jakiegoś strażnika. Jest lalka. Teraz mnie lalka nie interesuje. Dobra, czyli spadam stąd. Znaczy, jedyne co mogę jeszcze. A no tak, ale to jest, tu jest bardzo trudne przejście niżej. Do kopalni przecież, tak? Tak, tak. Akurat ten układ nie jest zbyt komfortowy. Ale no chyba. Nie mogę sprawdzić czasu. Ale jak pójdę spać, będę wiedział. Ale no wydaje mi się, że. Że to już jest niestety fail. Znaczy w sensie ja przeszukam naprawdę praktycznie wszystkie miejsca. Nie mam stila. Gdybym miał skill. Znaczy ja mogę sobie tu odblokować styl tylko wtedy mam mega poblokowane przejście zamiast lockpicka, jak nie będę go miał. Więc co za A pozwoli mi ukraść empty scroll. A gdybym miał jeszcze jakby więcej pojęcia o sekretach tej gry, wiedziałbym na przykład, gdzie jest gwarantowany empty scroll. Nie mam pojęcia, czy tu gdzieś jest gwarantowany empty scroll, słuchajcie. Więc muszę na razie bazować na tym, co mam. Więc ten run wygląda na to, że jest niestety przegrany. Muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Czy ja jestem w stanie mimo wszystko wbić tutaj nawet jak klątwę, bym musiał dostać do, do mord w mordę? Ech. Nic nie mogę zrobić. Tak, teoretycznie ja nawet nie mogę tu wejść, dopóki nie zrzucę tej klątwy. Czyli nieposiadanie amuletu mnie blokuje. Czy trzeba mieć szczęście, przynajmniej na, z moim planem, żeby to się udało i udało się dostać do rangwaldra mega szybko, to albo rzeczywiście pójść tam na tyły, tylko, czy ja mam, dobra, czy ja mam coś eksplodującego jeszcze, bo jedno już użyłem żeby dojść do y, skrzynki czy ja mam jeszcze coś co eksploduje gdybym miał, to mógłbym próbować jeszcze pójść na tyły i przejść przez y, postarać się przejść przez las, przez drzewo tam na sam dół, bo to jest jakaś jakiś kierunek jeszcze, tak, który kojarzę i wiem, że mógłbym próbować natomiast nie mam nic na eksplodującego, to na następny przebieg, który zaraz odpalam spróbuję nie używać eksplodującego, w razie czego... Tylko tam są jeszcze psy. Także dobrze mieć mięso, żeby tym, ps, tym psom rzucać. Pamiętam, że te psy były też niebezpieczne w cholerę. I mi się wydaje, że właśnie poradziłem sobie wtedy z nimi, może właśnie tym mięsem. Dlatego trzeba szukać czasami to jedzenie, więc trzeba przeszukiwać dalej skrzynkiem, jak robicie speedrun. To przynajmniej tak wychodzi z moich obserwacji. jakimś cudem zdobyłem... Shark teeth i... Patrzcie, co znalazłem! Bone shears! Nie w tym trudnym miejscu, co tam ostatnio byliśmy. W trudnym. Ale, like trzeba było użyć. Ale mam Bone tutaj. I Shark Thief jeszcze nawet. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że coś takiego znalazłem. Mam możliwość zapisu. Właśnie, właśnie Book of Enlightenment na pewno bym od razu używał. A jakbym go znalazł, jakbym go zdobył faktycznie, to jest coś do użycia dla mnie. Jak już zdobyłbym. Słuchajcie, mam MPT scrolla. Automatycznie, kurde, używam Book of Enlightenment, żeby nic nie spierdzielić więcej. Tak, i od tego momentu wtedy mam możliwość wzięcia Leg i biegniemy, i wtedy się okazuje, czy uda mi się zdążyć. Eee, bo po drodze, no muszę mieć zapis, bo po drodze jeszcze, jak dobrze wiecie, tam jest sporo potworów, które mogą mnie przeatakować, zanim się dostanę do Ragnvaldra, więc to są dużo jest takich jeszcze niebezpieczeństw po drodze. nie speedruna jest wyzwaniem, a nie jest takie łatwe. Niestety, ale... muszę spróbować raz jeszcze. Bo przeszukałem naprawdę wszystko i... i nic nie było, więc... próba numer, nawet nie wiem, która wy to liczycie, bo pokazuje wam wszystko. Cholera. Słuchajcie, na start, plate mail. Co może w ogóle to nosić? Może. Plate mail. Znaczy ogólnie e, te rzeczy to tak naprawdę być może dają po prostu... Mm, znaczy one, niektóre rzeczy, tak jak tutaj, bo o to chodzi, że prawdopodobnie jest napisane effective against fire. Więc bardziej trzeba też patrzeć nie, nie tyle co na punkty obrony, co trzeba patrzeć na, na to, jakie, jakie feature to daje. Na przykład och zwiększa ochrona przed, przed ogniem, nie? Więc może w ogóle ogień się mnie nie ima w tym momencie, nie? Explosive, explosive Vial tu znalazłem, co pozwoli mi w razie czego odkryć. W ogóle są dwa zawalone przejścia. W tym, dobrze byłoby w tym przebiegu w ogóle zapamiętać, który, które przejście daje co. Długo chyba będzie ten strażnik, nie? Aha, dobra. Tu jeszcze jeden. Ale się skryjemy. Dobra. Ja chyba ten, dobra, to jest jedyne miejsce, gdzie ja w poprzednim przebiegu nie wszedłem. Warsythe! to nie jest też jakaś dobra broń? Warsythe? To jest niesamowite, że coś kogoś się udało znaleźć. Już teraz. Okej, okay. to, jest, to jest ciekawe. Wep weapon. A, ah, Large Spear with Broad Curved Blade it have multiple opponents and targets requires two hands to use. Takie coś mi się udało znaleźć. Więc nieźle. Na razie widzicie, że nie mam zbyt nic. Znaczy mam mam fiolkę eksplodującą. Tak, chyba tu. Faktycznie teraz sobie przypomniałem, że w poprzednim właśnie w poprzednim przebiegu nie byłem tutaj. Trochę inne układy są tutaj, ale bertrap, ok. Silver coins, silver coins. Uciekam. Nie wiem czy w dobrym kierunku teraz. A może być. <coughs> Blat portala jeszcze nie mamy, bo to nie ten etap. Nic tam więcej nie zrobię. No ale właśnie. Jakieś przejście, które jest zamknięte. To jest, no właśnie ten jest, tak jak mówiłem, ten układ. Aha, ten układ pomieszczeń, który nie jest dla mnie aż tak dobrze e, obczajony. Glass Vial, tak? Więc tak, to jest ta część. To jest ten układ pomieszczeń, który, którym nie jestem komfortowo, nie czuję się. No ale dobra, próbujemy oczywiście szukać. Penance Nights. Może dzięki temu jakieś nowe książki łatwiej będzie mogli znaleźć. Bo, bo przecież ja to sprawdzam już tyle razy. Że może jakieś nowe książki wpadną. Dobra, podwójny Tales. Book of Enlightenment. Dobra, no to oznacza, że mam. Powiedzmy, że mam zapis gry. Nie najgorzej. Jest zapis gry. Tutaj mamy natomiast. The Passage of Mahabr. Nie wiem, czy ja znam tę książkę. A normal looking book that feels surprisingly heavy. It's called Look Very Old. Czy to jest coś nowego? You open the passages of Mahabr, the pages start telling you stories of past ages. O! Oh, what? Feels like you feel, fell asleep almost. As you open your eyes, a new world is upon you. Czy ja właśnie znalazłem alternatywną drogę do Mahabhar? O, oh. Albo i nie, albo to jest historia. Patrzcie, to są te cztery. Te czterech poprzednich bogów, You recognize the forms as the new gods, the beings trying to replace the old world order. François, denominating, one looks at you with the intense look in his squinty eyes. He seems humored by your presence in this ancient landscape, a mortal to take a step into the realm of gods. You can almost feel a sense of nostalgia from this, his twisted smile. The rest of new gods seems less interested in you. Oh, the tormented one notices you, He radiates deep past traumas and torment and you feel disgusted by just his mere presence. What he wants from you remains a mystery. You feel cold, sweat run down your back under his intense stare. Let us meet again. Okay. The forms fade into the rays of sunlight. Takiego spotkania jeszcze nie miałem albo nie pamiętam. Ale słuchajcie, ja jestem naprawdę, jestem naprawdę w mahawr. Czy to jest alternatywny sposób na dostanie się do środka? Znalezienie takiej oto właśnie książki? O kurka! Explosive Vial. Wiecie co, to tu będzie szansa na pogadanie z bogami. Może ja sobie zrobię taki zapis, o ile ja dożyję. Lucky coin? Może zrobiłbym sobie zapis tutaj za chwilę, bo tu mogę z bogami pogadać może. Oczywiście robimy Tails. Rzucamy jeszcze raz moneto, bo może będzie coś wartościowego. Everwatching talisman! Co to jest Everwatching Talisman? Pierwsze słyszę. Co my tu odkrywamy? odgrywamy? Everwatching Eye is taking care of you. It seems to relieve your feelings of fear and terror. Oh, to brzmi jak jakiś potężny przedmiot, ale pierwszy raz o nim słyszę. To na, tak naprawdę. Powoduje, że mi jest łatwiej. Everwatching Talisman brzmi jak coś dobrego. Słuchajcie, i ja mimo wszystko nie chciałbym. Book of Enlightenment. Ja wiem, że tu można gdzieś pewnie sobie odpocząć. Może nawet bezpieczne miejsca są na to, żeby odpocząć. Ale nie chcę na razie kusić losu. Odkryłem coś dziwnego. Może to mi pomoże pójść, gadać, gadać. Słuchajcie, gadać. No właśnie. Gadać z bogami. Więc ja sobie zrobię zapis tutaj. Mam zapis. Co prawda, e, możemy teraz zobaczyć, a nie możemy teraz zobaczyć, ile czasu minęło, no na pewno już wiecie, quest jest zawalony, natomiast są odkrycia nowe. Więc może tu mi to pomoże, słuchajcie, dojść do rozmowy z, bogów, z bogami, do, do miejsca, gdzie są rozmowy z bogami. I to może byłoby po prostu ciekawe z perspektywy tego, tej rzeczy, bo ja to muszę zrobić, pogadać z bogami, nie? Więc to, są, to, to jest poszerzanie lore gry, więc niepowiedziane... Że nie mógłbym z tego skorzystać. Tu są aż dwie skrzynie. Albo może się okazać tak, bo ja chcę do, do nasie słuchajcie, sprawdzić. Myślę, że to będzie temat odcinka w takim wypadku, bo. Ja chcę sprawdzić to miejsce. Bo nie wiem, czy to, czy to, jest, czy to jest prawdziwe mahabr? Puste? Oh! The passages of mahabr turn to dust as you return to this world Wow, To była tylko chwilowa wyprawa do Mahabr? Wiecie co, no to teraz mnie ciekawi, czy to nie były po prostu nowe miejsca. Bo ja pamiętam, że zawsze. Że te, te dwie skrzynie, które teraz odkryłem, słuchajcie, ja pamiętam, że one były na mapce Mahavr, tylko mam wrażenie, że nigdy się do nich nie dostałem. A mam wrażenie, że szedłem też po drogach, które nie pamiętam, żebym nimi szedł, kiedy. Słuchajcie, nie pamiętam, żebym nimi szedł, kiedy grałem yy, w Enkim. Po Mahavr łaziłem. Że, że chyba nie trafiłem na ścieżkę, żeby to otworzyć, więc nie wiem, czy ta książka nie daje dojścia po prostu do odpowiednich miejsc i masz mało czasu, żeby splądrować jakąś dodatkową część Mahawra, a potem wracasz. Nie wiem. To jest pytanie do Was, jak to wygląda, ale czyli, czyli mamy kontynuację. To trochę smutne jest o tyle, że nie chcę z Tobą walczyć, Typie, ale może go tutaj teraz słuchajcie. Czekajcie, skills, run. Zupełnie co innego wyszło niż chciałem tym speedrunem osiągnąć, ale dobrze, no jest ciekawiej. ja sprawdziłem wszystkie miejsca? Wydaje mi się, że tu jeszcze był moka To tyle. Dopiero jestem na początku przecież yy, zwiedzania tego miejsca. Okej. Okay. No to muszę powiedzieć, że trafiły mi się bardzo dziwne przedmioty. Znaczy, zebrałem z mahawr coś. coś dziwnego. Odwiedziłem mahawr w dziwny sposób. Wow. Gra jeszcze potrafi, widzicie, zaskakiwać. Ale to było wejść do Mahawry tylko przez tylko takie częściowe, więc jestem ciekawy, jak bardzo częściowe ono jest. Search, no wiadomo. Teraz już nie mam monetek, więc muszę liczyć na swoje szczęście. <śmiech> <śmiech> na swoje szczęście, tak? Kuźwa empty scroll. Ja pierniczę. Słuchajcie, dobra potężne odkrycia, dziwne, dziwne, dziwne rzeczy, ale jestem scroll. W razie czego mam zapis, prawda, więc już wiem, że mogę próbować tutaj w tej biblioteczce w razie czego jeszcze liczyć na szczęście. Mam zapis, który jest jakimś początkiem ciekawym. Biorąc pod uwagę, co ja tu w ogóle mam, bo ja mam jeszcze Warsize, mam ten Plate Mail i mam jeszcze Everything, Every, Ever Watching Alisman, który wydaje się być czymś chyba ciekawym. Może, może nie rośnie mi... Słuchajcie, o, obserwujcie, czy mi w ogóle... Umysł spada, czy, czy co, co, to robi? Bo to nie jest tak opisane super, może, może to jakoś wpływa na moje statystyki. Ale poczekajcie, bo mam empty scrolla. Nie wiem, ile czasu minęło. Skoro mam empty scrolla, mogę teraz... Przydałby się teraz dodatkowy zapis, tak? Tylko teraz, no mówię, nie jestem ogarnięty w tej przestrzeni, muszę się zastanowić, gdzie... Gdzie tu jest przejście... Gdzie tu jest przejście do... Miejsce, gdzie mogę zapisać. Tak? Czyli innymi słowy, gdzie tu jest dojście do. Oh, fuck. Gdzie tu jest dojście do. No bo to nie. Znaczy tutaj. No tu wiemy, że tu jest ten tortur i tak dalej. Tak? To. Tylko teraz, gdzie jest. Do... Jest absolutnie najgorszy układ, że jeszcze nie zdążyłem go poznać tak dobrze, bo. No właśnie. Bo wiem, że gdzieś są jakieś przejścia. Dobra, słuchajcie, zastanawiam się chwilę, ja muszę się, w... muszę się wesprzeć pewnym zapisem, jakimś Więc zejdziemy sobie tutaj, na początek Wydaje mi się, że wsparcie jakimś zapisem mi się tu przyda To jeszcze mnie nie było No właśnie Przyda mi się wsparcie jakimś, jakimś zapisem, tak wam mówię Więc muszę sobie przypomnieć teraz, tu było przejście, tak, ja chciałem pójść tu na razie olewam wszystko, co jest na, na ziemi. O, muszę uważać też tu. Dobra, to było to przejście. Bo do czego ja zmierzam? Eee, tu. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, jest miejsce, gdzie mogę w spokoju sobie odpocząć, tak? Tu będziemy coś obserwować. Ale tu jest też, kurczę, ten koleś. Ale ja chcę teraz jak najszybciej ominąć go, mam nadzieję. Tak, ja chcę pójść po prostu zapisać teraz. Zmienisz taki, wiecie... Taki psychiczny komfort, że tu mi się uda odpocząć. To, czy tu to zawsze, zawsze był bezpieczny odpoczynek? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest taki gwarantowany save point jeden, gdzie nie trzeba nawet rzucać monetą, prawda? Tak mi się wydaje. 18 minut było na poprzednim. Może to jest jeszcze do zrobienia, słuchajcie. Dobra, mam zapisane. OK. Tu już nie jest bezpiecznie spać, ale to jest taki... Wiem, że to jest taki save point, że wiem, że mogę z niego skorzystać. Teraz, słuchajcie, kolejnym krokiem będzie... Zrobienie empty scrolla i wiadomo co wpisujemy, tu już mogę wpisywać, mam nadzieję. Tak. Oh lord. Kurczę, jestem tak podekscytowany jak dawno nie byłem przy jakiejkolwiek grze, to jest niesamowite. Oh lord. Teach. Mam zapis, więc czuję się bezpiecznie w takich rzeczach. Oh lord, teach e, leg sweep. Tak. Oh lord, teach leg sweep. Mamy to, mam Legsweep, teraz muszę dostać się do celi, czy, czy w tej układzie, gdzie była ta cela? Tak, wydaje mi się, że to było to, jak dobrze pamiętam, że teraz nie będę nic sprawdzać, powiem po prostu biec przed siebie, bo muszę, u... dobra, Ragenwaldera muszę uratować, ale może jeszcze jedną ze dwie skrzynki sprawdzę, chociaż wiadomo, że powiecie, każda sekunda się liczy, Staszek biegnie, więc biegnę. To było, to było przejście do celi, prawda? Olewam, dobra na razie. Lek Sweep, tam otworzyć, nieważne. Mm. Tak, ja muszę tutaj teraz dojść do samego końca. Tylko tu jest, wiecie, ta wersja, która ma trudniejszą, chyba trudniejszą drogę. Nie! Nie jest trudniejszą drogą. Nie jest trudniejszą, to wyjście stąd do podziemi i tak dalej jest trudniejsze, ale tutaj jest spoko. Lek tak, bo tu można było to w połowie drogi. Obszaj, więc mamy lek swipa, otwieramy drzwi. Jezus. Spokojnie, Staszek, spokojnie. Tak jest. W tym momencie pojawia się również Chrom który będzie gdzieś starał się mnie ścigać. Dobra. Mam ten jeszcze psychiczny komfort, gdzieś tam po drodze gra zapisana. Są katakomby, słuchajcie. No, naj najgorszy moment. Zostaw, zostaw te skrzynki, Staszek. Ja już się klikam po prostu z przyzwyczajenia. Muszę bardzo uważać. Tu mogę też przeżyć, jak przejdzie ten potwór. Bardzo blisko jest ten skurczybyk. Dobra, przechodzi ten potwór. Tak, muszę poczekać, aż on przejdzie. Tak mi się wydaje. Czy mam jakiś torch? Bo zawsze jak zerknę tutaj, to mam trochę czasu. Dobra, jest torch. O to mi chodziło, tak? Żebym mógł więcej widzieć. Tak jest, on reaguje na dźwięki walsie. Zostawiamy skrzynki. Teraz tutaj jest ważna kolejna rzecz. Pojawił się. O Jezu, w tym miejscu się pojawiłeś? No niedobrze, że tutaj się pojawi, tylko pytanie, z której strony wszedł? Teraz liczę, że ty od... odejdziesz. Mam nadzieję, że odszedłeś. Fuck, jestem tak blisko. Ale on, on nie zejdzie teraz tamtą, tam jest strażnik, on czeka. No ja też czekam. <laughs> on czeka i ja czekam. A cromower cały czas będzie za mną szedł. Prawdopodobnie. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Rzecz czego? Rzucić. Otwieraj! Żyję! Wo! Słuchajcie, dobiegłem do Ragnvaldra! Nie, co ja już mi się popierdzieliły imiona? Dotarłem do L Legarda. Udało się. Kuśma, za którym razem? Piątym czy szóstym? This is the man you came here for. Your journey has finally led you to this meeting. he's still alive just barely you try waking him up the man gets up now that you see him better you realize his body has gone through the, an intense torture with different scars and marks filling out his skinny torso his gaunt cheeks and distant eyes only strengthen the idea that this man has seen hell and survived it Oh, who, what? I can't remember a thing. Do you remember who you are? Ah, uh, Legard. That's my name. I think. I don't remember anything besides my name. I, I seem to have an amnesia. You suspect that it's the trauma of the tortures this man has gone through that has erased his memories. Alanshov wydawał z różnych opisów, prawda? I don't want to stay here. That much I know for certain. But I feel pretty weak. Do you think I could join your party for the time being. Yes, Mamy też sorry not now. Yes. Legard joins your party. It's an honor. O kurczę. Ale to jest wiecie co jest niesamowite. niesamowite. O ja, Erotofobię. ma, mają ja mam nekrofobię. Okej. Okay. Całkiem przy, przystojny człowiek. Zobaczcie całkiem. To w sensie aparycja jego, twarz mega przystojny, nie? Ale to, co mi się podoba, to to, że ja grałem w tę grę już kilkadziesiąt odcinków, tak? Trzydzieści, kilka. I teraz dołącza do mnie postać, o której słyszę od samego początku. Taka legenda teraz jest u mnie w drużynie. Nie? I to, to jest takie niesamowite. On ma plate mail, to dobrze, bo ja też mam. Dostanie się do mnie Warsize, żeby walczyć. Dwoma rękami na razie, póki, póki mamy takie opcje a nie inne, więc od następ... Jeżeli ja to przeżyję, ale wydaje mi się, że powinienem. O właśnie, dobrze. Legard is looking at the darkness behind you. There is something in the darkness I came I came here for. Uh, what is it? The ancient city. There is a strength there. Do you remember something after all? No, no, I don't remember. It's more of a feeling. I need to go there. That much I know. Musimy dostać się z nim do mahawr. No to nie jest zaskakujące, że tak trzeba. O cholera. Dobra, zobaczymy, czy dobrze pamiętam, że tu miałem się nie ruszać po prostu, a mnie nie zaatakuje wtedy. Teraz już mamy tyle czasu, ile. potrzebujemy jezu w ostatniej chwili. Fok, kromoler tu jeszcze łazi! Jezus, akurat w takim miejscu? Wiecie, co trzeba zrobić? O jezu, tu jest wejście do, do, do drzewa. Dobra, wiecie co tu trzeba zrobić? Bertrap. Mam nadzieję, że jeszcze w stresie jestem w stanie przypomnieć. Czeka, czy ja mam? Mam. Dobra. To jest moim zdaniem jedyny sposób, żeby jeszcze wykurzyć stąd Kromolera. chyba że on uciekł. W razie czego, to tam leży. Dobra, chyba uciekł. Wrócił do głównego miejsca. Eee, Caddy do Open. To chcemy też to zrobić, tak? To tu odniemy pierwszy. Jeden się już nie rusza. Dobra, Chromauler, słuchaj, bo. Ty mi tu w psychikę walisz 63. Nie chcesz pójść dalej? Typie, ja tu mam zadanie do zrobienia. Ty mi tu łazisz przy jedy jedynym wyjściu, jaki jest możliwe. Dobra. Zostawiłem Bertrapa, ale nie żałuję. Pewnie w przyszłości w niego wpadnę. <gry> ale słuchajcie, to jeszcze nie jest powód do radości. To jeszcze nie jest powód do świętowania, ponieważ jeszcze muszę to przeżyć. Jeszcze muszę znaleźć miejsce bezpieczne w miarę, żeby móc to zapisać. A potem będziemy sobie na spokojnie znowu eksplorować yy, te lochy, żeby pozbierać wszystko to, co nie pozbierałem teraz, bo biegnę jak porąbany. I nie pamiętam, które, które miejsca sprawdzałem, a które nie. Wiem, że są tu pełno magazynów do sprawdzenia jeszcze jest, pełno jedzenia do sprawdzenia. Dziewczynkę możemy teraz próbować uratować. Oczywiście jeszcze nie w tej chwili. Ale w przyszłości. Sprawdzamy sobie co tutaj jest przy okazji. Ja muszę też odcinek kończyć. Boneshears! Ostatni chyba też w tym miejscu znalazłem mnie. Teraz sobie skojarzyłem. Blue Vial. Na razie tyle. Tam jest otworzenie... O... Dobra, ale tam jest otwarcie do, do, do zjazdów. The Torch Died Down. Dobra, okej. Okay. Nie, nie jest źle. Wiedziałem, spodziewałem się jakiegoś gorszego efektu, ale nie jest najgorzej. Blue Earth. No, musimy, słuchajcie, spróbować się... Force Open? To dobrze, dobra. Skills, a jeszcze leg sweep działał wtedy, tak? Dobra. A czym jak legard bije? W ogóle muszę chyba zjeść. Tak, muszę też zjeść, dobra. Jest otwarte, dobra. I tutaj możemy sobie zrobić third blanket. to możemy spróbować po prostu pójść spać. I myślę, że to jest, to jest, to jest mój cel. Może uda się, Tails, Oczywiście błagam, daj mi to zapisać, gro. <laughs> Kiedy trzeba. No dobra. Okej, okay. będziemy porwać raz jeszcze, no właśnie Może uda się uciec od niego, słuchajcie No właśnie Okej, okay. jeszcze mi się uda może uciec Nie wiem jak daleko, ale Coś czuję, że tak będę musiał się z nim zmierzyć To jest chyba skrzynia do otwarcia, dobra No plus jest taki, że udało mi się od niego uciec Jeszcze się, kurna, chłopak tam zgubił Dobrze, teraz muszę wyjść z tej Muszę teraz wyjść z tego miejsca Nie dać się trafić żadnym gównom Mamy, mamy, słuchajcie, czy co, to jeszcze jest taki plus, że my mamy broń. Też mówiliście, że Lexib działa po nogach kosi, więc wiadomo, że nie mógł trafić wtedy tych ziomeczków. Ale Legard ma broń, która atakuje wszystkich przeciwników. Może byłoby jeszcze łatwiej, ale tep, poczekajcie, bo mamy hunger To może od razu spróbuję to poprawić. Moldy Bread. Troszeczkę poprawimy y, nastrój moich ludzi, zanim spróbuję jeszcze raz pójść spać. Więc ale. Dwa razy, dobra, mamy już. Umysł mój troszeczkę wraca do, do stanu używalności, że tak to nazwę. Dobra, po 15. Spróbujemy jeszcze raz pójść spać, ale tym razem może. Nie mam żadnego leki coina, żeby tu wyciągnąć coś. To może być Soulstone. The blanket. Spróbujmy się tu wyspać. Save and rest, Tails raz jeszcze. Liczę, że Tails mi w końcu pomoże. Niewiarygodne to jest. Jest niewiarygodne. Znowu on! Może ucieknę znowu. <głos> <głos> Ujej! Jakim co tamten między nami zaatakował? To jest dopiero pytanie. Ten fruwający kutafon zaatakował mnie, Boże. Dobra, drugi raz się nie udało, ale może za trzecim się uda, słuchajcie. Tylko tu strażnik teraz stoi. Ja mogę z nim walczyć. Rajer. <noise> ja mogę z nim walczyć. Save and Rest. Tak, wystarczy, że wyjdzie się z lokacji i wróci, wtedy już nie ma adrenaliny. Trzeci raz, Heck, kiedy ja chcę Tails. Trzeci raz. Trzeci raz. Jesteście świadkami tych wszystkich moich słabych rzutów. No tu mnie już niestety wygenerowało na. Okej. Okay. To jest gość z balistą. Nie umiem z nim walczyć. Skills. Run. O nie. Płagam, żeby to się udało. Guard. Uciekamy. Ucieknijcie, błagam. Dajcie radę. Świetnie. To jest ten gość. Tylko teraz nie wiem, czy mi się uda stąd w ogóle wyjść. To jest ten gość z. Stop, z jak ona tam się nazywa. Skuszą. Kurna. Mam nadzieję, że on pójdzie sobie z Nie będzie tam stał, bo jak nic, to będę musiał go pokonać, żeby tam wyjść teraz. To jest najgorsze. Zawsze, kiedy człowiek chce. Biega jak porypany. Może poleci za mną. Świetnie! Jeszcze ciebie mi tu brakowało. Jeszcze mi ciebie tu brakowało z Kubańcu. które trendy wszedł. No dobrze, na szczęście nie tędy. Dobra, słuchajcie, czwarta próba. Próba numer cztery pójścia spać. Czwarta próba. I czwarty raz wezmę Tails, który zwykle się losowało częściej. I jest czwarty raz, Heads. To jest niewiarygodne. Gra nie pozwala mi zapisać tak potężnego progresu, jaki dzisiaj wykonałem. Może uda się uciec? Pytanie gdzie mnie wywali. Dobra. Jeszcze najgorszy te fruwajce też tutaj się generują. Czwarty raz był, tak? No to słuchajcie, piąty raz. Albo i nie. Dobra. Jakich jest tak dużo tutaj, to mi bardzo ciężko będzie tu odpocząć. Ja pierdzielę. No i widzicie? A potem się ludzie zastanawiają, jak można tak długi odcinek robić? No można! To ciekawe by się tu od razu pojawił, nie? Mamy jakieś inne miejsce, gdzie możemy odpocząć? Mamy jeszcze gdzieś jakieś łóżko, no. Zastanówmy się. Czy mamy gdzieś jeszcze łóżko, które mogę skorzystać? Bo tu mi się już zaspamowały moby. I już jest cholernie niebezpiecznie. Tu raczej nie było. Tutaj było syby były. Zobaczmy. No właśnie, tu już latają te Stefany, także tu już jest tu już kiepsko. Muszę, muszę znaleźć inne miejsce do zapisu gry. Bo. będzie źle. Tu już nie mogę, tak? Ten jeden bezpieczny użyłem, żeby mieć, wiecie, pewność, że. Wszystko się uda. Będziemy sprawdzać te wszystkie skrzynki później. Teraz to ja muszę znaleźć bezpieczne miejsce. A, kiedy wszedłem tutaj, słyszeliście pewnie to uderzenie? Level to basement. To, co się stało na start, to to, że coś walnęło. Słyszeliście to uderzenie? Takie jebut. Od razu, jak wszedłem do tego miejsca. O co chodzi? Czy jakbyś trup tu wpadł nowy? Co biega? Skąd ten dźwięk? Dlaczego się tu pojawił? O co, o co chodzi? Nie mam pojęcia. Dalej, słuchajcie, zastanawiam się, no, tych łóżek właśnie tutaj nie ma. Jedyne łóżka są, kurcze w tej piwnicy. Znaczy, w jail. No, tak naprawdę jeszcze mogę spróbować tutaj ich poszukać. Też mi się wydaje, że tutaj nie było nigdzie blisko łóżka do odpoczynku. Wszystko siedzi tam na dole, a najgorsze jest to, że tu też jakiś ziomek, o właśnie, dalej tu jest. Ale się nie ruszy. Y nie rusza, chciałem powiedzieć. Właśnie się ruszył. O cholera. O! Okej, okay, ale mamy fuksa. <noise> ale fuks. Ale fuks. Dobra. <noise> Przepraszam. Aha. Mój fuks się zaraz skończy. Dobra, próbujemy tu przejść w takim razie. <noise> o, tu jeszcze jedna jest. Ciekawe. Tu mamy książki. Czy ja w ogóle te książki przeglądałem już w tej, w tej grze? Wydaje mi się, że nie. Słuchajcie, jest book. Oh, tylko tu jest Ragenwald. Jezu, a on, on będzie chciał zabić Legarda. Przecież ja muszę uważać. Search, no dobra, Tails, ale no to teraz są takie rzuty o. No właśnie. Słuchajcie, tam. Tam nie ma nie ma leżanki na bank. Tam nie ma. Nawet jak wyjdę na zewnątrz, to tam. Tam nie ma leżanki nigdzie. Na tyłach. Tak tam nie ma gdzie odpocząć, tam nie ma sensu iść. Musiałbym spróbować. Jakoś z torturem. Sobie poradzić. To jest jedyna opcja. Pierdziel się. A wejdź na to. O cholera. No myślałem, że jego trafi tamten przycisk, ale nie trafił. Może ja podam na niego stanąć, żeby go trafiło? Nie wiem, ale idę. Na razie udało mi się uniknąć walki z nim, ale wiecie, że tutaj będzie znowu akcja. Ale to może być coś do spania. Aha. No tym razem heads, bo tyle razy było Tails. No tak. Jesteście świadkiem. Ale wiecie co? To nie jest najgorsze. Chciałbym powiedzieć, że jesteście świadkiem, jakiego mam pecha w tej grze. Że gra, robi wszystko, żebym nie mógł zapisać sobie postępu z kolegą. Z kolegą legardem, ale to jest jeden plus! Jeden plus tej sytuacji jest taki, że uda mi się dojść znowu do łóżka. Save and rest, Tails w mordejerza. Szósta próba na tym łóżku. I znowu jest heads. Nie wierzę! To jest, to jest, absolutnie niewiarygodne! Jest 50% szansy na to, że to się nie uda, mi się nie udaje non-stop! The fuck?! Nie bawię się tak! Ja się absolutnie nie bawię w takie akcje. <noise> A czas leci. Teraz już, teraz se może lecieć, tak naprawdę, bo... Bo se może. O Jezu, latająca gówna, aha! Dobra. Dobra, plus jest taki, że mogę znowu spróbować... Tam obok, bo te główne latają sobie na zewnątrz. Dobra, znowu zrobiliśmy kółko. Znaczy to jest sposób na to, żeby w razie czego nadal znowu tam spać, zrobić to kółko. Siódma. Bardzo szybko tu się przemieszczają. Siódma próba. Spróbuję tutaj. tutaj mój znam jest bezpieczniej. Okej. Okay. <grytanie> Okej. Okay. Nie. 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 Nie, 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 nie. Nie mogłem tego zrobić. Wyobraźcie sobie, że mamy save'a i od razu muszę walczyć z przeciwnikiem. Jest niewiarygodne, ale nie. Dobra, muszę odciągnąć. Latające gówna. Dobra, co my tu mamy? Laleczkę. Weźmiemy ją. A, weźmiemy tutaj gdzie dziewczynka. Dobra, odciągnijmy te latające fruwajce kutafongi. Dobra, i teraz bezpieczniej będzie. Znowu spróbować. Słuchajcie, siódmy raz. W końcu! Szczęśliwa siódemka. I jak wam się podobało, zostawcie lajka, like komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, bo będzie teraz gorąco. Czy ja chcę zapisać na tym etapie? Wiecie co, zrobię następny save, bo już absolutnie nie wiem, co będzie najważniejsze, ale mamy to, jest z nami Legard. Jest szansa dowiedzieć się czegoś więcej, poznać bardziej historię. Myślę, że Legard będzie miał jakieś... Jakieś jeszcze słowa do powiedzenia, cały czas za nami będzie chodzić Cromowler Więc trzeba uważać teraz cholernie Ale ja mam przy sobie też, jeszcze, jeszcze najlepsze jest to, że to jest ten przebieg w którym jak Kojarzycie przed chwilą Zdobyliśmy Coś mega dziwnego jak Mamy Bowenshears, nawet mogę komuś dać, ale nie mam na razie Tych, no, Nożyc W każdym razie, no tutaj crafty nie mamy, tak, to nie mamy tego, tego to nie jest ten safe z tymi craftami Natomiast to jest ten safe w którym udało mi się zdobyć. Udało mi się zdobyć Everwatching Talisman, chociażby, nie? Więc. Ja sobie chyba wrócę do Leather Vesta mimo wszystko, bo chroni mnie przed ogniem. Niech będzie. Może Plate Mail. Wiecie co mam wrażenie? że Plate Mail może chronić przed jakimiś na przykład albo coś w tym stylu? Bo mi się wydaje, że właśnie od, tak jak mamy Leg Guards i Arm Guards chronią przed ucięciem nóg i, i rąk, to Plate Mail na pewno też ma jakieś swoje właściwości, tak? Które. Spowodują, że, on że, że moja postać będzie jednak żyła dłużej, yy, bo nie dostanie jakiegoś statusu. Więc, jeśli wy kojarzycie jakiś specjalny status plate maila, to, to powiedzcie, jaki jest. Zresztą, to ja nie muszę go teraz tu ubierać nikogo, bo, bo i tak safe jest zapisane wcześniej. Ale, ale w końcu się udało. Za, za siódmym razem mamy legarda w drużynie. Speedrun jest sukcesem. Myślę, że to był dla mnie jeden z intensywniejszych odcinków jeszcze z tą lamą na początku, teraz mniej się czuję źle z tym, że nie pokazałem wam początku przybiegu, bo zobaczyliście kolejnych sześć następnych i ten początek nie był aż tak istotny dla, dla całego efektu, ale ale uff, dobrze, że w ogóle całość się nagrała, jakbym teraz spojrzał po całym tym dzisiejszym nagraniu, że nie mam nagrania, to bym się chyba zapłakał. A tymczasem nie idę się zapłakać, tylko idę się zasmarkać. I widzimy się za dwa dni. Wielka piona. Do zobaczenia. Cześć.